się wydaje, że powinny być czynne w niedzielę. Bo człowiek ma więcej czasu. Na przykład ja jestem emerytką, to ja nie mam tego czasu za dużo, za mało. Ale na przykład co pracuje ktoś, no to jak najbardziej mi się wydaje, że byłoby to dobre. No myślę, że tak. No chociaż jedna niedziela w miesiącu musi być otwarta. Moim zdaniem powinny, z racji tego, że pracuję z poniedziałku do soboty i nie mam kiedy iść na te zakupy, więc często ta niedziela była takim dniem, kiedy można właśnie było z rodziną pójść i po prostu zrobić zakupy i nawet czasem spędzić czas w brzydką pogodę. Zdecydowanie, no to podstawowe prawo konsumenta, aby móc robić zakupy. Ja w tym momencie, jako też osoba młoda, chcę mieć prawo do pracowania, kiedy chcę. Pozwólmy ludziom pracować, kiedy chcą, pozwólmy im wydawać pieniądze, bo to jest dobre dla gospodarki. Niektórzy ludzie, dajmy na to, chcą coś, potrzebują coś kupić w niedzielę, na przykład na Rosu, no, a są pozamykane sklepy. No my nie mamy czasu na zakupy, mamy małe dziecko akurat i w niedzielę dodajemy je do dziadków i wtedy mamy czas na zakupy. Uważam, że sklepy w niedzielę powinny być otwarte. Dlaczego? Dlatego, że jest gro osób, dla których ta niedziela jest jedynym dniem, kiedy mogą spokojnie, z namysłem zrobić zakupy. Sama miałam taką sytuację, jak opiekowałam się moją chorą babcią. Niedziela była dla mnie jedynym dniem, kiedy mogłam zrobić większe zakupy. Dla ludzi, którzy mieszkają poza miastem, też często jest to moment, kiedy mogą na spokojnie większe zakupy zrobić. Uważam tylko, że ludzie, którzy pracują w tych sklepach, powinni to robić wtedy, kiedy chcą. Nie powinno to być z przymusu, nie powinno być nakazywane pracownikowi praca w niedzielę. A też myślę, bo też mam tutaj klientów, którzy są pracownikami dużych sieci, którym też na rękę jest na przykład praca w niedzielę, bo mają za to jeden dzień wolny w tygodniu, który też mogą sobie na coś spożytkować.